Będziemy przygotowani na wszystko, co Portugalczycy mają do pokazania w ofensywie. Myślę, że już w dużym stopniu jesteśmy od strony teoretycznej. Mamy również oczywiście zajęcia taktyczne, treningowe, w których również będziemy starali się optymalnie przygotować w tak krótkim czasie do tej rywalizacji. Jak w każdym zespole, w którym jest taka gwiazda, oczywiście jest bardzo ważną sprawą, żeby ograniczyć jej poczynania. Każdy zespół, który gra z Portugalią, staje przed takim zadaniem. Oddał oczywiście 34 strzały, ale 74 cały zespół oddał, czyli jeszcze parę strzałów było oddanych w inny sposób i akcje rozwiązanych również w inny sposób. Portugalia jest w czołówce, w najlepszej piątce, jeśli chodzi o oddane strzały, stworzone sytuacje stuprocentowe, dośrodkowane. Także jest to zespół, który potrafi zdominować przeciwnika w pewnych fazach gry i oczywiście wiadomo, kto jest tam głównym zagrożeniem, ale nie możemy zapominać, że jest to również zespół, który ma w swoich szeregach wielu klasowych zawodników z najlepszych lig świata i samo ograniczenie poczynań Cristiano Ronaldo to jest jeszcze za mało.